Działa to? No nie, no to coś. No nie, no przecież Pychciński wszystko nagrywał, też muszę nagrywać wszystko. Czekaj, jak to się ostrzyło? O, o, jest. Raz, 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 raz. Dzień dobry, dobry. Ja... No nie chciałem tego nagrywać, szczerze mówiąc, ale zostałem zmuszony, bo wiele osób wypowiada się w imieniu tego, co maluję. To można w tle zobaczyć, co maluję. To, no to... No to jaki koń jest, taki każdy widzi, nie? Czy jakoś tak. I ten. I no chciałbym zdementować wszystkie takie pogłoski, bo to dużo ludzi... To się podoba, czasami to się nie podoba. I ten. I chciałbym powiedzieć, że tak, tak maluję jak Zdzisław Beksiński. Tak, 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 tak. No tak, no. Znaczy nie chciałem, szczerze mówiąc nie chciałem, ale tam był jakiś czas temu taki rok beksistowski czy coś takiego. Szopenowski. Ale Szopenowski, ale chyba o Beksińskim był. I ten. I no taki boom, ten ostatnia rodzina, tam jakieś książki wychodziły, ale kto książki by czytał. I ten. I ja tak. Ja zawsze mangę malowałem, nie? Mangę malowałem, czy trochę. Tam z Kajko i Kokosza próbowałem coś Tytusem, tak żeby też zalatywało, ale jak zobaczyłem po. Chyba tam jeden obraz poszedł prawie za 1 000 000 złotych Beksińskiego. Mówię, straszne takie to jest wszystko. To nie, to w ogóle to nie moja bajka, ale no. Jak się nie chce iść do uczciwej roboty, to tak to wygląda. No i co? No i zacząłem coś tam próbować. No. Okazało się, że to jest łatwe generalnie. To jest bardzo łatwe, bo tam bierzesz sobie kawałek człowieka jakiegoś, tylko żeby on był. Jakieś takie tło. Tło nie jest ważne, aby ciemno było dookoła. Trochę kolorów, tam namazzesz i ten. I to wystawiasz i oby się tylko tam z Beksińskim kojarzyło, nie? No. Aby ciemno, mroczno, bo tam nie, no kwiatków nie malował. No. I ten, i no i będzie szło, ale, no ale jestem rozczarowany, bo to, no to nie wygląda tak, jak myślałem. Ja myślałem, że to ludzie się rzucą, że to od razu będzie widać, że to tak między nami myślałem, że będą mylić te moje obrazy z Dziskiem, a on przecież nie żyje, więc nie powie, że nie. Jakiś tam zaginiony u dziadka na strychu tam i ten. I, no i że nawet jak za 1/10 pójdzie tego, co tam jego te oryginale, to ja bym był zadowolony, tak bym z tej roboty nie chodził w ogóle. Nic a nic bym nie szedł. Ale nie, ale to ciągle za mało, ciągle, bo tam na grupach piszą, że Beksiński, że kurwa, ileż można i no i przykro im jest trochę, bo ja myślałem, że to będą mówili, że to bardzo Beksiński jest, a nie tam, że trochę podobny, trochę niepodobny. To jest za mało, więc kombinuję. Już kupiłem sobie takie okulary, żeby do niego się upodobnić. No jak będę jeszcze do niego podobny i będę podobnie malował, no to myślę, że nie, to musi się sprzedać, to musi wchodzić, będę łykać jak złe. Jest, żona trochę staje okoniem, bo no ja już sobie załatwiłem zmianę imienia i nazwiska. No. Tam, kurwa, Daniluka, kogo to obchodzi, kurwa? No, kto chce kupować Daniluka? Nikt nie chce kupować Daniluka. A ja bym chętnie się sprzedał. Ja bym się sprzedawał, kurwa, jak każdy, kto się chce sprzedać. A tu już tam pani mówiła, że nie, że już tam w tym miesiącu to już trzeci Zdzisław Beksiński, co chce zmienić swoje imię i nazwisko, ale że ona trochę mówi, że ona Zosią nie chce być. Ładne imię, ale jednak takie nietypowe Katarzyna to jej bardziej odpowiada. Więc nie wiem, czy się rozważam nad zmianą żony, żeby poszukam chyba sobie takiej, co będzie chciała być Zosią, bo jednak co kariera, to kariera. No i tyle. Tyle lat się znamy już to. No i zobaczymy jak to pójdzie. Trzymajcie kciuki, żeby sprzedaż szła lepiej. Z synem też będzie problem. Z synem może być problem, bo
No bo nie mam. Ale w sumie w pewnym momencie Zizek też syna już nie miał. Zresztą on, z tego co tam widziałem, bo tak chciałem się zapoznać, żeby zobaczyć w ogóle, kto to jest ten Byksiński, nie? To tam, to on chyba za bardzo nie chciał być, więc już go nie ma i uznaję, że będę takim Byksińskim już po tym, jak on syna już nie ma. Więc wydaje mi się, że to takie, no to może przejść, no. No i co? No i chyba bym sprzedawał te obrazy, no bo kurwa, no tak mi się nie chce iść do roboty, a te malowanie to łatwe jest, to mówię wam, to sobie wyciskasz, to sobie marzesz, tam moczysz i ten. Tak jak mówiłem, aby ciemno było i takie, żeby, to, chociaż troszkę podobne, bo tam mówią, że o, to cały Byksiński, cały Byksiński, tylko że no, inne motywy, inaczej kładzione, no bo wiadomo, no nie umiem tak jak on, bo on był arcymistrzem, a ja jestem tylko mistrzem i ten, i, ale inne kolory, inne, ten, ale takie podobne trochę, chociaż jak się pytam, czy by pokazali, z których obrazów jest podobne, to jeszcze nikt mi nie powiedział, że żeby faktycznie było podobne, no. Tak podobne, nie, że tam, no to jest obraz, a to jest ten, tylko jest mi strasznie smutno. Jestem, chyba już lepiej malować nie będę, bo to, no chyba wystarczy być tym mistrzem, ale może pójdę na jakieś douczki. Razik. O, tak słyszałem o takim malarzu Adam Razik i on fajnie maluje, fajnie opowiada. Chyba też będę zacznę też opowiadać tak jak on, bo połączę sobie taki Byksiński z Razikiem. Myślę, że to się uda. No, ja myślę, że to dla pieniędzy to ja wszystko zrobię. Aby tylko do roboty nie iść. No. Dobra, lecę, bo tam jeszcze muszę co zrobić. No coś muszę zrobić, co was to obchodzi. No. To trzymajcie kciuki, kupujcie obrazy i pamiętajcie, wszędzie piszcie, że to Byksiński, bo to będzie, to bardzo mi na tym zależy. To jest, to miód na moje serce skołatane. No. Trzymajcie się. Na razie.